Cześć, dzień dobry, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z historią aktorki, która miała naprawdę otwarte drzwi do kariery, ale będzie to raczej odcinek smutny i przykry, bo udowodni, że jeden błąd może zaprzepaścić karierę. A na dodatek ten błąd, no dzisiaj byśmy powiedzieli, że był naprawdę drobny, bo wiele gwiazd popełnia jakieś wizerunkowe gafy, a potem udaje im się wyjść z tego obronną ręką, ale nie w czasach PRL-u, kiedy no, władze bardzo mocno zemściły się na aktorce, która naprawdę miała szansę na międzynarodową karierę. Rola w kanale Andrzeja Wajdy otworzyła jej drzwi do kariery. Mowa oczywiście o Teresie Jrzewskiej. Losy filmowej Stokrotki poruszyły wszystkich. Otrzymała za tę rolę nominację do nagrody, która dała jej szansę na międzynarodową karierę. Niestety po niefortunnym wywiadzie została więźniem w swoim kraju. To przekreśliło na zawsze jej szansę na wielką karierę. Nie tylko poza granicami Polski, ale i u nas dostawała coraz mniej ról, co sprawiało, że była nieszczęśliwa. Przez to też nie mogła ułożyć sobie życia prywatnego. A wiadomo, że jedno z drugim bardzo często idzie w parze i ostatecznie kobieta stwierdziła, że nie ma już dalej sensu żyć. Myślę, że dzisiejsza historia będzie, no niestety, z tych smutniejszych, ale na pewno będzie bardzo interesująca, dlatego zapraszam Was, byście byli ze mną do samego końca. Teresa Jrzewska urodziła się 8 kwietnia 1933 roku w Warszawie. No i jak wiadomo, każdy, kto urodził się w latach 30., miał krótkie dzieciństwo, ponieważ oczywiście krzyżowała je wojna, która nastała w 1939 roku. Młodą Tereskę dotknęła bardzo, podobnie jak wiele innych dzieci, ponieważ niestety w powstaniu straciła ojca. Jej losy jednak mogły potoczyć się zupełnie inaczej, bo zanim zapragnęła zostać aktorką, chciała oddać się bardziej ścisłym dziedzinom nauki i na początek myślała o tym, żeby będzie chemiczką. W 1952 roku rozpoczęła studia na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, jednak ich nie ukończyła. W 1957 roku ukończyła za to studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. I już podczas studiów przyszła do niej niesamowita szansa, ponieważ kiedy była na trzecim roku, Andrzej Wajda zaproponował jej rolę Stokrotki w swoim nowym filmie. Oczywiście nie wahała się ani chwili. Nie tylko dlatego, że proponował ją niesamowity reżyser i wtedy już wiadomo było, że to jest mężczyzna, który też bardzo dużo osiągnie, ale również dlatego, że ta historia miała dla niej bardzo osobisty charakter, jak już Wam powiedziałam, ponieważ z wojną miała niestety kontakt, a przeżyła koszmar powstania, widziała śmierć swojego ojca. Pewnie dlatego była aż tak wiarygodna i przejmująca w roli Stokrotki. Umiała oddać te emocje, mogła do nich nawiązać w swojej psychice, w swojej świadomości, ponieważ sama przeżyła ten dramat. Ale niewątpliwie nie było to tylko odniesienie do jej przeżyć, ale również niesamowity talent aktorski, aby umieć to tak pięknie wyrazić. To być może właśnie przez to tak licznie zwrócono na nią uwagę za granicą. Krytyka zagraniczna się nią zachwycała, ale o tym za chwilę, ponieważ o tym międzynarodowym sukcesie dowiedziano się później, bo kiedy tylko kanał pojawił się w Polsce, to wcale nie został tak wspaniale przyjęty. Oczywiście przedstawicieli władz już irytowało samo to, że powstańcy byli tam pokazywani jako bohaterowie, a byli żołnierze Armii Krajowej i ich bliscy oczekiwali od filmu jednak czegoś innego. Chcieli, żeby był to taki pomnik, który w końcu będzie można zobaczyć na ekranach dla tych osób, które poświęcały się podczas wojny i ginęły za ojczyznę. Oczekiwania jednych i drugich nie zostały spełnione. Ale wszystko zmieniło się, gdy oczywiście film wylądował na festiwalu w Cannes. Tam natychmiast się nim zachwycono. Zdobył srebrną palmę. Dla Teresy był to prawdziwy taki, no, sen, jak z filmu, bo gdy pojawiła się na lazurowym wybrzeżu w Cannes, za granicą, na zachodzie, to już było marzenie wielu aktorek, żeby się tam pojawić, żeby móc zobaczyć na żywo te wszystkie sławy, o których tylko czytało się w gazetach albo oglądało się je w filmach. A kiedy Teresa tam przybyła, okazało się, że no, jest jeszcze lepiej, ponieważ
Całe Cannes było obwieszone plakatami z jej zdjęciem. No, czytałam też, że to właśnie ona, a nie Marilyn Monroe, która również na tym festiwalu w Cannes się wtedy pojawiła, zwracała największą uwagę i że to wszyscy z nią chcieli te zdjęcia i w ogóle chcieli na nią cały czas zwracać uwagę. Wydaje mi się, że to jest trochę przesadzone, no bo jednak no, ta magia Hollywood działała i oczywiście Marilyn Monroe była aktorką, o której było głośno na całym świecie i była już wtedy za życia ikoną, więc myślę, że nie było aż tak, ale jedno jest pewne, panie się spotkały i ze sobą porozmawiały. Wielka Marilyn rozmawiała ze mną, dopytywała o moją pracę, plany, zaprosiła mnie do USA, dzieliła się wrażeniami podekscytowana aktorka po powrocie do kraju. I tak właśnie miała się rozpocząć ta filmowa, najlepsza passa Teresy. Trudno się dziwić dziewczynie, która no po prostu wypuszczona z tej Polski, która jeszcze wtedy była dość zamkniętym krajem, o czym zresztą miała się dopiero przekonać, mogła przebywać wśród największych gwiazd. Pewnie marzeniem każdej aktorki było, żeby poznać tych wszystkich twórców, żeby móc ich dotknąć, a nawet porozmawiać z nimi, nawet jeżeli to były dwa zdania. Na przykład Kinga Rusin nam udowodniła, że do dzisiaj no taki duch w narodzie istnieje, że jednak te hollywoodzkie gwiazdy nas tak kręcą. Natomiast jeszcze raz tutaj powiem, no to była młoda dziewczyna. Każdy by się, mówiąc kolokwialnie, jarał jak pochodnia, gdyby miał taką szansę. Oczywiście w międzyczasie występowała też w teatrach. Od 1958 roku we Wrocławiu w Dramatycznym, następnie od 1963 w Krakowie w Ludowym, czyli w Nowej Hucie, która jest mi bardzo bliska, a od 1964 roku z Teatrem Wybrzeże. Oprócz Stokrotki zapadła widzom w pamięci także z takich filmów jak Baza Ludzi Umarłych czy Podróż za jeden uśmiech. No ale właśnie, wymieniłam wam tu na szybko, natomiast faktycznie było tak, że po tym Cannes reżyserzy właściwie bili się o nią. Wszyscy chcieli, żeby ona u nich zagrała. Było o niej tak głośno, że wszyscy myśleli, że oprócz tego, że będą mieć utalentowaną aktorkę na pokładzie, to będzie też głośno o ich dziele. Płynęło też mnóstwo propozycji z zagranicy, ale oczywiście zagraniczna prasa interesowała się naszą aktorką i tutaj nastał ten najgorszy czas. Otóż dziewczyna nie miała pojęcia, że jednym zdaniem przekreśli całą swoją karierę, a było to, gdy udzielała wywiadu dziennikarzowi z Francji, z francuskiego dziennika i powiedziała zupełnie szczerze, że jej zarobki, jak na tę popularność, którą teraz ma i jak ogólnie na to, w ilu filmach gra, są naprawdę bardzo niskie. No i faktycznie była to prawda, ale nikt się tym w Polsce nie przejmował. Od razu uznano, że to było karygodne, że jak można było na Zachodzie powiedzieć, że u nas w Polsce to się mało zarabia. Trzeba było gadać, że u nas w Polsce to jest super. Od razu stała się według władz wrogiem numer jeden i zaplanowano zemstę. A jak zemścić się na aktorce, która mogła podbić Europę, a może i cały świat? Zabronić jej wyjeżdżać z kraju. I za każdym razem, kiedy dostawała propozycję, żeby zagrać w jakimś filmie, składała wniosek o paszport i za każdym razem był on odrzucany. I na dodatek w Polsce również wiedziano o tym, że władze nie patrzą na tę aktorkę przychylnie, że może później się pojawić jakiś problem, może jakaś cenzura, a może problem z finansowaniem. No i tym sposobem wielu twórców również w Polsce odwróciło się od pani Teresy. Oferty płynęły niemal z całego świata, a ona nie mogła z nich skorzystać. Z powodu odmowy uzyskania paszportu nic nie wyszło z tych planów, wyjawiła Ewa Zabawa Dmitruk, córka aktorki. Na szczęście nawet w czasach PRL mieliśmy odważnych twórców filmowych i było kilku takich, którzy nie bali się pani Teresy zatrudniać. Wystąpiła więc w Bazie Ludzi Umarłych, gdzie stworzyła przejmującą kreację, Grze w Ranchu Texas, Spotkanie w Bajce, Nafta. Role, które jednak wtedy grywała, były bardzo charakterystyczne, ponieważ miała bardzo dobry warsztat aktorski. Grała dziewczyny o bogatej przeszłości, wyzywające, cyniczne, kierujące się w życiu erotycznym instynktem, ale też zmysłowością i mroczną tajemnicą. Te role zaczęły wpływać na moje życie, wyznała kiedyś enigmatycznie. Z czasem okazało się, co miała na myśli. Przez kolejnych 20 lat później wystąpiła zaledwie w dwóch epizodach. Niespełniona artystycznie, a także poprzez problemy z miłością, zaczęła podupadać na zdrowiu. Wcześniej była bardzo
lubianą osobą, przebywała zwykle wśród ludzi, była duszą towarzystwa. Nagle zaczęła zamykać się w czterech ścianach i nie chciała towarzystwa nikogo, najlepiej czuła się sama ze sobą. Mamą rządziły emocje, rano była szczęśliwa, a wieczorem nie chciała żyć, zdradzała jej córka. Aktorka wielokrotnie próbowała zwrócić na siebie uwagę, opowiadała o swojej historii, o tym, że przez jeden wywiad tak naprawdę zaprzepaszczono jej karierę. Później również zaczęła straszyć niejako w mediach, że popełni samobójstwo, że zamierza skończyć ze swoim życiem. Nikt jednak chyba nie do końca traktował to na poważnie, a może też byli tacy, którzy traktowali, jednak nie wiedzieli, jak pomóc aktorce. Ale co się jeszcze na to nieszczęście składało, bo wielokrotnie Wam już tutaj wspomniałam, że jej życie uczuciowe nie do końca było zadowalające. Cofnijmy się więc w czasie, ponieważ Teresa urodziła córkę jeszcze przed studiami. Ojcem był śpiewak Andrzej Wincior. Małżeństwo trwało krótko. Potem za aktorką szalał pisarz Janusz Głowacki. Szalał za nią, odprowadzał ją do domu po próbach w teatrze, po spektaklach. Był podobno bardzo zaangażowany, ale progu jej mieszkania nie przestąpił. Nadzieję stracił, gdy spotkał szczęśliwego rywala. Raz, gdy zapatrzyłem się pod jej oknem na dłużej, bo milicjant postanowił na nowo mnie spisać, do klatki schodowej zbliżał się autor pierwszego kroku w chmurach. W świetle różowej lampy w pokoju, do którego nigdy nie zostałem wpuszczony, pojawiła się postać Chłaski. Po chwili światło zgasło, spociłem się, mrówki rozbiegły się po plecach i chyba zbladłem, wspominał Głowacki. Jednak drugim mężem aktorki był ktoś zupełnie inny. Mowa tutaj o Piotrze Paradowskim, którego poznała w Teatrze Dramatycznym we Wrocławiu. Lubiłam go, był stabilny i solidny, wspominała córka aktorki. Jednak po jakimś czasie również i to małżeństwo zakończyło się rozwodem. Później artystka poznała w Teatrze Wybrzeże młodszego od niej o 11 lat aktora Zbigniewa Grochala. Został jej trzecim mężem, razem byli 10 lat. Jej mieszkanie właśnie przez lata było domem otwartym, bo jak już Wam wspomniałam, lubiła ludzi i ludzie lubili ją. Opowiada jej ostatni towarzysz życiowy, Janusz Burza. Artystka jednak wybierała coraz młodszych mężczyzn, bo ten ostatni partner był od niej młodszy o 15 lat, a jak już Wam powiedziałam, wcześniejszy o 11. Zrezygnowała z kariery aktorskiej. Wtedy też zaczęła izolować się od społeczeństwa. Jej ogromne mieszkanie było całe obwieszone lustrami. Nawet idąc do toalety po drodze miała 2-3 lustra. Zatrzymywała się przy każdym z nich, chciała zwrócić na siebie uwagę. Często dzwoniła, że popełni samobójstwo, jeśli nie przyjdę. Takich prób samobójczych miała wiele. Nieraz się na to nabierałem, ale ta ostatnia jej wyszła, mówił w wywiadzie dla Gazety Wyborczej Aleksander Jurewicz, z którym romansowała. Pewnego dnia, gdy wyważono drzwi do jej mieszkania, okazało się, że swoje groźby zrealizowała. Przez 2 miesiące leżała nieprzytomna w szpitalu. Odeszła po cichu, bez świadomości. 26 sierpnia 1982 roku. Przyznacie, że to naprawdę smutna historia. Ciekawe, jak potoczyłoby się życie aktorki, gdyby jej kariera mogła rozkwitać. Myślę, że w człowieku przez wiele lat takiego lekceważenia może narosnąć tyle goryczy, że już potem nie jest sobie w stanie poradzić z tym, żeby żyć pozytywnie, żeby uporać się ze swoimi demonami. A wiadomo też, jeżeli człowiek nie jest szczęśliwy, to nie jest w stanie stworzyć szczęśliwej relacji. Tak naprawdę myślę, że tutaj władze PRL miały ją na sumieniu. Czy aktorka faktycznie zasługiwała na aż tak dobitną karę? Nawet jeżeli chciano ją ukarać, to czy ten ban na wyjeżdżanie, czy ten ban na granie nie mógł trwać roku lub dwóch? Przecież tak naprawdę myślę, że ta zachodnia kariera i tak zostałaby unicestwiona, ale czemu na rodzimym rynku jej niesamowity talent, o którym mówili wszyscy, nie został wykorzystany? Niestety myślę, że cierpimy na tym wszyscy, ponieważ pani Teresa byłaby świetną aktorką, którą moglibyśmy oglądać w jeszcze wielu, wielu filmach, a jej życie mogło trwać długo dłużej. No cóż, dzisiaj nie żegnam się z Wami tak radośnie i humorystycznie jak zawsze. Troszeczkę jednak jestem w takim nostalgicznym nastroju, ale mam nadzieję, że komentarze podniosą mnie na duchu. Pamiętajcie, że jak zawsze na nie liczę. Czekam na propozycje nowych tematów, czekam na kontakt od Was. Łapka w górę za dobrze wykonaną pracę to wielka nagroda, no oczywiście subskrypcja to już wisienka na torcie, ale
Nie będę Wam już zawracać głowy, bo Wy wszystko bardzo dobrze wiecie, profesjonaliści. Do zobaczenia, trzymajcie się, w kolejnym odcinku widzimy się razem. Hej!